Z tej strony Kacper Żerski, tabletowo.pl. Zapraszam na recenzję iPada 10,2 cala. Obudowa iPada została wykonana bardzo solidnie. W większości jest to metal, który nie zbiera odcisków palców ani rys. Dodatkowo całość jest delikatnie matowa i bardzo przyjemna w dotyku. Ciekawostką dla niektórych może być na pewno jednak to, że do stworzenia obudowy aluminium w całości pochodzi z recyklingu. Front z kolei to szkło z powłoką oleofobową, która eliminuje pojawianie się większej liczby odcisków palców. Na tyle umieszczono logo producenta, oprócz tego jest mały, zrównany z obudową aparat, jest także mikrofon oraz znaki towarowe. Na dolnej krawędzi znajdziemy głośniki oraz gniazdo do ładowania, z kolei od góry jest drugi mikrofon, poza tym mamy gniazdo słuchawkowe oraz włącznik urządzenia. Na prawym boku zamontowano klawisze głośności, z kolei po lewej stronie są piny do podłączenia na przykład klawiatury, którą możemy sobie dodatkowo dokupić. Jedyne co bym się przyczepił do tych krawędzi to to, że klawisze są jak dla mnie zbyt mocno osadzone, szczególnie, że są one bardziej na takim zaokrągleniu, przez co gdy tablet leży na płaskiej powierzchni, to niemal graniczy z cudem, żeby przycisnąć jakiś klawisz i zazwyczaj wygodniej po prostu podnieść tablet, żeby na przykład przyciszyć muzykę. Przód według mnie jest najbardziej kontrowersyjny, ponieważ do dyspozycji mamy tutaj wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala z moim zdaniem nieprzyzwoicie szerokimi ramkami. Są one ogromne, jest sporo niewykorzystanej przestrzeni, przez co tablet wygląda jakby był urządzeniem sprzed dobrych kilku lat. Nie uważam oczywiście, że w iPadzie byłoby konieczne zminimalizowanie tych ramek do minimum, ponieważ jednak przy tak dużym wyświetlaczu warto mieć taką przestrzeń do przytrzymania sobie nawet urządzenia palcem od przodu. Jednak tutaj no znowu jest już nadmiar tego miejsca, przez co całość wygląda dość starodawnie. Sam wyświetlacz jednak charakteryzuje się tym, że ma ładne kolory z niezłymi kątami widzenia. Oczywiście nie są te kolory może aż tak bardzo nasycone jak te droższe modele iPadów, ale do takiego codziennego użytkowania myślę, że w zupełności powinno wystarczyć. Do oglądania filmów, przeglądania stron internetowych, do korzystania z różnych aplikacji czy na przykład przeglądania jakichś zdjęć, ten ekran w zupełności moim zdaniem wystarcza. Jest to bowiem ekran IPS z podświetleniem LED-owym i jest rozdzielczości 2160x1620 pikseli. Warto dodać, że ekran można obsługiwać za pomocą palca albo rysika Apple Pen i na stronie producenta widnieje informacja, że kompatybilna jest tylko pierwsza generacja tego rysika. Nie byłem jednak w stanie zweryfikować tego oraz sprawdzić w ogóle, jak działa ten rysik w codziennym użytkowaniu, ponieważ nie miałem do dyspozycji ani pierwszej, ani drugiej generacji Apple Pena. Pod ekranem umieszczono fizyczny klawisz początek, który ułatwia obsługę urządzenia, a także ma zaimplementowany skaner linii papilarnych. Od góry z kolei jest kamerka do wideorozmów, a także kilka czujników. Przejdźmy teraz do samego systemu. Zainstalowano tu iPadOS w wersji 13.2.3 i przyznam szczerze, że to jest moja pierwsza taka dłuższa styczność z tym systemem. Muszę przyznać, że całość jest bardzo intuicyjna i łatwa do opanowania i przede wszystkim trzeba się na pewno przyzwyczaić do nawigacji po systemie i tutaj tak naprawdę mamy dwie różne opcje. Możemy sterować bowiem za pomocą gestów pełnoekranowych lub za pomocą klawisza pod ekranem. Jeżeli chcemy więc przejść do ekranu głównego, musimy albo wcisnąć jednokrotnie klawisz pod ekranem, albo przesunąć palcem od dołu do góry. Dłuższe przytrzymanie po przesunięciu lub dwukrotne wciśnięcie klawisza uruchamia listę wszystkich aplikacji. Z kolei dłuższe przytrzymanie klawisza pod ekranem pozwala na uruchomienie Siri. Oczywiście Siri nie mówi w języku polskim, więc jeśli cokolwiek chcemy do niej powiedzieć, to rzecz jasna po angielsku. Jeśli chodzi o funkcję tego tabletu, to mam wrażenie, że niczym nie wyróżnia się względem podobnych urządzeń z Androidem. Z iPada można korzystać więc zarówno do gier, aplikacji biurowych, oglądania filmów, jak i do obróbki zdjęcia czy montowania prostych filmów. Te wszystkie aplikacje będą spokojnie działały, jednak no różnic w obsłudze tutaj nie dostrzeżemy. Jest też oczywiście opcja dzielenia ekranu, co pozwala na korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie. Poza tym jest aplikacja taka jakby w postaci prostokątnego okienka przy krawędzi ekranu, co również wpływa na multizadaniowość. Wszystkie te jednak podstawowe funkcje są jednak bardzo, bardzo podobne jak w przypadku innych urządzeń. Jest tu jednak jedna rzecz, która może naprawdę mocno przypaść do gustu, czyli możliwość łączenia się z innymi urządzeniami Apple. Szczególnie fajnie ten iPad może współpracować z MacBookami, ponieważ iPad może być używany jako drugi ekran ułatwiający multizadaniową pracę.
Wystarczy bowiem na pasku od góry w MacBooku kliknąć ikonkę tabletu, a bezprzewodowo oba urządzenia od razu się połączą. Poza tym możemy łączyć się z MacBookami czy iPhone'ami na jeszcze jeden sposób, a mianowicie mając otwartą jakąś aplikację czy na przykład stronę internetową, od razu od dołu nam się pojawia ikonka umożliwiająca przejście do tej samej strony czy do tej samej aplikacji, jeżeli tylko jest ona kompatybilna z tą funkcją. Ułatwia więc to korzystanie z kilku urządzeń jednocześnie, mając tak naprawdę te same treści zawsze pod ręką i trzeba przyznać, że to może być naprawdę bardzo przydatne. Bardzo negatywnie zaskoczyło mnie jednak to, że niektóre aplikacje wyświetlają się po prostu fatalnie i nie dostosowują się do rozmiaru i rozdzielczości ekranu. Po bokach zostaje więc mnóstwo niewykorzystanej czarnej przestrzeni i tak naprawdę da się tylko rozciągnąć te aplikacje do pełnej wysokości, zostają wtedy paski po prawej i lewej stronie. Totalnie nie rozumiem, czemu te niektóre aplikacje nie są w pełni poprawnie wyświetlane i według mnie mocno ogranicza to funkcjonalność i powoduje niekiedy po prostu irytację. Tak więc no, iPad sam w sobie, jeśli chodzi o system, nie ma zbyt wiele spektakularnych funkcji. Jest to po prostu zwykły, dobry tablet ze wszystkimi niezbędnymi opcjami. Dopiero te dodatkowe akcesoria, czyli dedykowana klawiatura, Apple Pencil, MacBook czy iPhone sprawiają, że iPad zyskuje mnóstwo unikalnych funkcji, które mocno przekonują do siebie. Niezbyt przekonywać może za to specyfikacja tego urządzenia. Umieszczono tu bowiem procesor A10 Fusion, który znamy z iPhone'a 7 z 2016 roku. Do tego jest zaledwie 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Na szczęście występuje jednak wariant z nieco większą pamięcią, może być to bowiem 128 GB. W praktyce jednak to wystarcza do zapewnienia komfortowej, przyjemnej pracy na co dzień. Aplikacje działają naprawdę płynnie, nic się nie przycina ani nie zawiesza. Gry także działają bez zarzutów, praktycznie nie ma więc do czego się przyczepić i tak naprawdę jedyne ale mam do tego, że aplikacje są niezbyt długo utrzymywane w pamięci RAM, podobnie jak karty w przeglądarce internetowej. Zauważyłem też, że podczas dłuższego użytkowania obudowa na tyle delikatnie się grzeje, nie jest to jednak zbyt uciążliwe, ponieważ iPad nie jest gorący, tylko taki trochę ciepły. Dobrze za to działają moduły łączności w tym urządzeniu. Głównie na pewno będziemy korzystali z Wi-Fi i trzeba przyznać, że łączy się ono z routerem szybko i bezproblemowo, a zasięg jest spory, a stabilność bardzo dobra. Można kupić oczywiście też wersję z miejscem na kartę SIM, pozwalającą na łączenie się z siecią w przypadku, gdy Wi-Fi jest niedostępne. Ja osobiście jednak testowałem ten model z samym Wi-Fi. Mając jednak pod ręką iPhone'a, możemy skorzystać z tak zwanego personalnego hotspota, polegającym na tym, że z iPhone'a zostanie nam po prostu udostępniona sieć na iPada. Jak już wspominałem, w klawiszu początek pod ekranem znajdziemy skaner linii papilarnych. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiej opcji, moim zdaniem jest to wygodniejsze niż rozpoznawanie twarzy, no jednak w tym przypadku nie jest to zbyt perfekcyjne rozwiązanie. Jest tak dlatego, że to Touch ID może jest szybkie, ale nie zawsze precyzyjne i czasami zdarza się, że musimy kilkukrotnie przyłożyć palec, co niepotrzebnie wydłuża cały proces odblokowywania. Skaner też nie jest cały czas aktywny i najpierw musimy podświetlić ekran, i wtedy dopiero tablet się odblokuje. Niestety jednak nie zawsze spowoduje to odblokowanie urządzenia, ponieważ czasem trzeba ponownie przyłożyć palec i wcisnąć klawisz pod ekranem. Po rozpoznaniu odcisku pojawia się bowiem informacja, że do rozpoczęcia korzystania z urządzenia konieczne jest wciśnięcie tego klawisza. W praktyce więc wygląda to tak, że do odblokowania najlepiej po prostu dwa razy wcisnąć klawisz początek. Przejdźmy do akumulatora. Do dyspozycji mamy 32,4 Wh, które naładujemy za pomocą ładowarki ze złączem Lightning. Niestety ta ładowarka dołączona do zestawu jest bardzo, bardzo wolna i prawdę mówiąc chyba pierwszy raz miałem do czynienia z tak wolno uzupełnianą energią baterii. Cały proces ładowania od 0 do 100% z tą dołączoną ładowarką trwa bowiem aż 5 godzin w przypadku, gdy nie korzystamy z tabletu i wyłączone są wszystkie moduły łączności. Gdy zostawimy je jednak włączone i od czasu do czasu otrzymamy jakieś powiadomienia, to ten czas ładowania może wydłużyć się nawet do okolic 6 godzin. Moim zdaniem jest to totalne nieporozumienie. Skoro akumulator ładuje się tak powoli, to spodziewałem się, że czasy pracy, jakie będzie można uzyskać, będą wybitnie dobre. Niestety w tym systemie nie ma dedykowanych statystyk dla czasów pracy po jednym cyklu ładowania, ale na podstawie dziennych statystyk można wywnioskować, jak długo urządzenie może działać. W tym przypadku, w zależności od intensywności użytkowania, te czasy oscylują w granicach od 8 do 10 godzin. Nie są to oczywiście czasy złe, ale spodziewałem się naprawdę czegoś lepszego. Wizja 5-6-godzinnego ładowania przy 8 do 10 godzin pracy nie jest jakoś zbyt zachęcająca. Na koniec zostawiłem aparat, ale prawdę mówiąc nie będę tutaj zbyt dużo mówił.
ponieważ mamy tutaj 8 megapikseli z przysłoną 2.4 na tyle oraz 1,2 megapikseli z przysłoną 2.2 na przodzie, więc nie są to jakieś wybitne aparaty, no ale umówmy się, że mało kto kupuje tablet z myślą wykorzystywania go głównie do robienia zdjęć. Te aparaty więc wystarczą tylko do podstawowych fotografii, jednak no do jakichś wideorozmów myślę, że to w zupełności wystarczy, no a przecież myślę, że przede wszystkim do tego te kamerki zostały stworzone. Podsumowując, iPad 10.2 jest tak naprawdę dostępny w 4 różnych wariantach i jego cena zaczyna się od 1699 zł. Ja do testów miałem właśnie ten najbardziej podstawowy model i uważam, że w tej cenie jest to faktycznie bardzo dobre urządzenie. Daje on nam sporo możliwości i prawdę mówiąc dzięki niemu poniekąd przekonałem się, że tablety nie są wcale takie bezsensowne i można znaleźć dla nich dalej kilka ciekawych zastosowań. Szczególnie do gustu przypadła mi możliwość szybkiego przenoszenia danych pomiędzy różnymi urządzeniami Apple oraz opcja pozwalająca na używanie iPada jako drugiego ekranu do MacBooka. Dla wielu osób myślę, że też przydatna może okazać się obsługa Apple Pencil, jednak no osobiście nie byłem w stanie zweryfikować, jak on się faktycznie sprawdza. Ten iPad nie jest jednak sprzętem też bez wad, ponieważ do największych można zaliczyć dość oklepany design z okropnymi ramkami wokół wyświetlacza, które na pewno nie każdemu się spodobają. Koszmarna jest też dołączona do zestawu ładowarka, co przekłada się na bardzo długi czas ładowania. Przeciętne są także te aparaty, jednak no nie każdemu to już będzie przeszkadzało. Myślę jednak, że iPad 10.2 cala jest wyceniony całkiem nieźle, a jego funkcjonalność jak najbardziej zachęca do korzystania. Jeśli szukacie więc podstawowego tabletu bez najlepszej specyfikacji, ale za to oferującym komfortowe korzystanie na co dzień oraz z namiastką wszystkich bardziej zaawansowanych funkcji, to iPad 10.2 będzie naprawdę bardzo dobrym wyborem. Szczególnie, że w porównaniu do pozostałych tabletów z nadgryzionym jabłuszkiem, to cena faktycznie wypada dość atrakcyjnie. A co Wy myślicie o tym iPadzie? Czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!